to uczniowie szkoły podstawowej nr 4, podobnie jak ich koledzy z innych klas szóstych w całej Polsce, punktualnie o godzinie 9 przystąpili do testu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Test składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami z języka polskiego i matematyki, z elementami historii i przyrody. Boisz się trochę? Jest trochę stresu, ale da się wytrzymać. Zero stresu. Ani polski, ani matematyka cię nie przeraża? Nie. Oskar, jest trochę tema? Trochę jest. Tegoroczni szóstoklasiści to drugi rocznik, który od pierwszej klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i dlatego uczniowie pisali sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku. Po pierwszej części testu, która trwała 80 minut, przed południem rozpoczęła się druga z języka obcego, na napisanie której uczniowie mieli 45 minut. Wyniki sprawdzianu szóstoklasiści poznają 27 maja. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Sprawdzianu po prostu nie można nie zdać. Obawiasz się bardziej polskiego czy matematyki? Matematyki. Czego byś nie chciała zobaczyć? Zdecydowanie nie chciałabym zamiany jednostek. Na pewno matematyki się boję strasznie, bo z tego jestem najsłabszym akurat. A czego najbardziej z tej matematyki? No, kwadratów, trójkątów. Bać się już nie będą musieli przyszłoroczni szóstoklasiści, bo wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku testu nie trzeba będzie pisać. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej od przyszłego roku sprawdzian szóstoklasisty ma być zlikwidowany.